Witaj, nazywam się Oleg Żero i z wielką przyjemnością przygotowałem dla Ciebie ten właśnie kurs. Pokażę Ci w nim, w jaki sposób wykorzystywać język Python wraz z jego najważniejszymi bibliotekami celem przeprowadzania obliczeń numerycznych oraz analizy danych. Dowiesz się nie tylko, jak skutecznie wykorzystywać te narzędzia, ale również jak podejść do kwestii samej analizy. Pokażę Ci, w jaki sposób pozyskiwać dane, czyścić je, pozbywać się niepotrzebnych informacji oraz znajdywać te, na których Ci zależy. Ze swojej strony posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy, w tym naukowo-badawczej, w której przyszło mi analizować naprawdę różne typy danych. Dzięki temu zebrałem dość pokaźne doświadczenie, które w tym kursie zamierzam Ci przekazać. Na początek parę słów wstępu odnośnie samego kursu. Zapewne nie są Ci obce frazy takie jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja czy duże dane. Istotnie, żyjemy w czasach, w których na świecie generowanych jest w każdej minucie tyle informacji, że nie starczyłoby nam życia, żeby je wszystkie przyswoić. Ponieważ dane są nie tylko źródłem informacji wykorzystywanych przez ludzi podejmujących decyzje w firmach, ale również są paliwem, które zasila wszelkiego rodzaju algorytmy sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego, istnieje duże zapotrzebowanie na ludzi zdolnych do analizy dużych zasobów danych. Ludzi takich jak ty lub ja. Jednocześnie dane w tak dużej ilości często nie dają się analizować przy użyciu tradycyjnych metod. Dlatego potrzebujemy innych metod, metod programistycznych. Mając do dyspozycji tak potężne narzędzia jak sam język Python i niektóre jego biblioteki, byłoby wręcz grzechem nie stworzyć tego kursu. Ponieważ analiza danych jest często próbą szukania przysłowiowej igły w stogu siana, chciałbym podzielić się z Tobą moimi doświadczeniami w tym zakresie. Zatem mój cel w tym kursie będzie podwójny. Pragnę przekazać Ci nie tylko wiedzę dotyczącą używania samych narzędzi, ale również pokazać Ci, jak ja to robię. Aby ułatwić Ci przyswojenie materiału, kurs podzieliłem na 7 modułów. W pierwszym module przyjrzymy się stworzeniu środowiska pracy. Omówimy instalację i aktualizację języka Python. Omówię, czym są wirtualne środowiska i pokażę też popularne narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę przy analizie danych. Zaraz potem, w drugim module, wprowadzę Cię w podstawy języka Python. Zaczniemy od podstawowych struktur danych i przejdziemy przez kwestie organizowania kodu oraz ubierania go w funkcje i klasy. Pokażę Ci przykłady obliczeń na liczbach, tekście oraz datach i omówię, czym są trzy funkcje, do których możemy sprowadzić obliczenia, czyli Map, Filter oraz Reduce. Moduł ten zakończymy omówieniem wybranych bibliotek wbudowanych, których znajomość jest często niezbędna, a jednocześnie stanowić one będą podstawę do omawiania bardziej zaawansowanych bibliotek. W trzecim module wprowadzę Cię w bardziej zaawansowane koncepcje samego języka Python. Omówię w nim, czym są dekoratory, generatory oraz menedżer kontekstu. Jednocześnie na tym etapie przejdziemy do implementacji pierwszych równań matematycznych przy użyciu czystego Pythona. Dzięki temu zobaczysz, w jaki sposób przekładać działania matematyczne na kod i posłuży to nam jako punkt wypadowy do następnego modułu. W module czwartym wprowadzę Cię w tajniki biblioteki NumPy. Powiem Ci, czym są tablice NumPy, jak z nich korzystać oraz czym jest wektoryzacja obliczeń i dlaczego jest ważna. Pokażę też podobieństwa i różnice pomiędzy czystym Pythonem, a właśnie tą biblioteką. Jako zwieńczenie tego modułu zaimplementujemy jeden z najpopularniejszych algorytmów optymalizacyjnych, jakim jest algorytm gradientu prostego. Kolejnym dużym krokiem będzie moduł piąty, w którym poznasz bibliotekę Pandas. Pokażę Ci, w jaki sposób korzystać z jej funkcji, jak radzić sobie z danymi tekstowymi, datami, czym są dziury w danych, jak zestawiać dane ze sobą oraz w jaki sposób różni się ta biblioteka od biblioteki NumPy. Moduł szósty poświęcony będzie kwestii wizualizacji danych. Przy użyciu bibliotek Matplotlib oraz Seaborn pokażę, w jaki sposób tworzyć proste oraz nieco bardziej skomplikowane, ale czytelne wykresy. Skupimy się tu głównie na wykresach statystycznych oraz uzyskaną wiedzę wykorzystamy w kolejnym module. W module siódmym, jednocześnie ostatnim module tego kursu, przejdziemy przez proces analizy danych od początku do samego końca. Zaczniemy od kwestii pozyskiwania danych, następnie wyeliminujemy niepotrzebne informacje, wyczyścimy zbiór i dopasujemy dane do siebie, a na końcu skupimy się na wyciąganiu wniosków. Dotrzemy tutaj do informacji
i dzięki temu zobaczysz, jak dużo nauczyłeś lub nauczyłaś się w tym kursie. Na koniec życzę Ci powodzenia. Mam nadzieję, że będzie to wspaniała przygoda. Jednocześnie obiecuję Ci, że umiejętności, które nabędziesz w tym kursie, pomogą Ci zarówno w kontekście biznesowym, jak i naukowym.